chciałem, żebyśmy dzisiaj cały dzień spędzili na przyjęciu objawienia na temat charakteru i żebyśmy mogli bardzo jasno zobaczyć, co to znaczy charakter, jakie on ma miejsce w naszym życiu. W ogóle, żebyśmy zaczęli się zastanawiać nad tą częścią, nad tym elementem Boga, który objawia się w charakterze. Charakter to jest takie greckie słowo, charakterystikos, i ono określa, jakby ono oznacza najprostszym wykładzie odróżniający. Czyli charakterystikos to jest coś, co odróżnia. A więc ja Wam będę zaraz pokazywał, na czym rzecz polega. Słowo święty, Bóg jest święty, określa charakter Boga. Bóg jest święty. Słowo święty to nie oznacza, że jest, jest jakaś enigmatyczna siła, która jest jakaś nieuchwytna. Często kiedy się mówi o świętości, to ją się w ogóle źle wkłada w ludzi. Mówiąc o świętości, myśli się o moralności, że święty to jest moralny, że święty to jest pobożny, że święty to jest oddany służbie, że święty to jest spędzający czas z Bogiem. I tak naprawdę odrobinę tego wszystkiego jest tutaj prawdą, że tak troszkę jest w tym wszystkim, ale to są maleńkie elementy tego zjawiska. Generalnie słowo święty oznacza inny, a dokładnie zupełnie inny. Święty to jest zupełnie inny. Nie dobry, nie lepszy, tylko zupełnie inny. I słowo święty odnosi się do charakteru Boga. Charakter to zespół, zestaw, czy też zestawienie różnorakich cech, które tworzą jeden obraz. Tak jak wiele barw tworzy pewien obraz i my widzimy ten obraz, szereg kształtów pokazuje jakiś obraz. Jak w ogóle weźmiesz obraz i przyjrzysz się na obraz, tam są barwy, czy też cienie, i że to jest jednobarwne, no, tam są jakieś postacie, rzeczy, jest to pewien zbiór rzeczy, to stanowi o charakterze obrazu na przykład. I to, że Bóg jest święty, co oznacza inny, oznacza, że on ma pewien zestaw cech, które są zupełnie inne niż system naturalny, który widzimy. To jest w ogóle coś innego. Jakby Boga nie można porównać z niczym. Boga nie można porównać. Kaznodziei porównują Boga z czymś. Ale jeden z fragmentów Biblii, już nie pamiętam, który mówi, z czym porównamy Boga, czy też z kim porównamy Boga. Nie ma takiej przestrzeni, ponieważ on jest inny. Patrzcie, my jakieś barwy widzimy, różne barwy. I nam się wydaje, że te barwy to jest wszystko. Ale ja nie wiem, czy to jest wszystko. Ponieważ nikt nie wie. Na przykład ja widzę jakieś barwy, ale ja nie mam żadnych dowodów, że ty też tak widzisz jak ja. W ogóle nie mam takich dowodów. Ja kiedyś pracowałem w składzie budowlanym. Ja pamiętam, że przyszła taka pani. Ona podeszła do mnie i mówi, chciałabym... A, pyta mnie, czy pan ma białe kaloryfery? A rozmowa jest przy ułożonych wysoko kaloryferach. Ja stoję tyle do tych kaloryferów, a ona do mnie podchodzi tu, a za mną jest bardzo dużo kaloryferów. Wszystkie białe.
A ona podchodzi do mnie i mówi, wygląda tak, że były pudełka i na każdym z pudełek, bo były różne firmy, różne rodzaje, leżał kaloryfer jeden odkryty. Biały. Znaczy mi się wydawało do tej pory, że... I ona do mnie mówi, czy pan ma białe kaloryfery? Popatrzyłem. Wiesz, mówię, mamy cię. Mówię, mam białe kaloryfery. A ona mówi, gdzie? Czy mógłby pan pokazać? Dobrze. Tu. Ale mówi, chyba pan żartuje. Mówię, nie żartuję, proszę pana. Mam białe kaloryfery. Ona mówi, przecież ty stykli. Ja mówię, co to jest? Ekri. To jest tylko jeden z elementów. Najlepsze numery, jak kobiety kupowały fugi. Fugi. Przychodziły i one mi mówiły nazwy, kolorów. Czy jest cytrynowa fuga? Pokazywałem ze 3 odcienie żółtego. Ona mówi, ale proszę pana, prosiłam, żeby pan pokazał cytrynową fugę. Ja wtedy zacząłem rozważać elementy postrzegalności człowieka. Okazuje się, że ja zupełnie inaczej postrzegałem niż te panie. Potem zacząłem aż grzebać w internecie. Okazało się, że kobiety inaczej widzą kolory w ogóle. Ja mówię, aha, że kobiety w ogóle inaczej, i oni, naukowcy już to znaleźli, że inaczej widzą, to ja w ogóle nie wiem, czy nie jest tak, że różni ludzie inaczej widzą. A ja nie wiem, czy różne stworzenia inaczej nie widzą kolorów. Czyli ja w ogóle nie mam dowodu żadnego na to, tak? Bo dowód to jest materiał dobrze przebadany. Tak? To nie jest to, że ja sobie mogę coś wymyślić. Ale ja nie mam żadnego dowodu na to, że jest tylko tyle kolorów, które są tutaj. Rozumiecie? Czyli my musimy zacząć robić pewne założenia, że istnieją rzeczy inne. Zupełnie inne, ale musimy zacząć robić założenia, że one istnieją w każdej dziedzinie życia. A w sferze ducha przede wszystkim, bo to ta sfera jest sferą podstawową. Duchowa rzeczywistość jest tą główną rzeczywistością. Rzeczywistość, która jest widzialna, jest rzeczywistością wtórną, a nie pierwotną. Bo najpierw było to, czego nie widać. I z tego, co nie widać, powstało to, co widać. Rozumiecie? Więc najpierw istniała forma pod tytułem niebyt, zanim powstał byt. A co to jest niebyt? Nie wiem. Ale wiem jedno. Jest to jakaś przestrzeń, tak? Która jest dla mnie nieodczytywalna. I Bóg jest święty, czyli zupełnie inny. I my najpierw musimy zrobić taką podwalinę w sobie, że Boży charakter jest inny. Inny. A więc nie możemy przyporządkowywać elementów charakteru, który jest w sferze naturalnej do osoby Boga i mówić, taki jest Bóg. Nie. Bóg to jest pierwotyp. To jest rzecz pierwsza. Rozumiecie? Pierwsza. To z Niego pochodzą rzeczy. To z Niego jest nazywnictwo. Z Niego. Z Niego. A więc my musimy zacząć oglądać Boży charakter. Bo dopiero kiedy my obejrzymy Boży charakter, ten, który jest dla nas opisowo podany, to my będziemy w stanie w ogóle mieć miejsce, z którego my wychodzimy i możemy zrobić jakiekolwiek porównanie w życiu. Wiecie, w czym się chrześcijanie rozjeżdżają? Rozjeżdżają się w postrzeganiu rzeczywistości. A protestanci to w tym są najlepsi. Bo wszystko wiedzą. Każdy ma dostęp do własnej interpretacji zjawisk duchowych. I ludzie to mówią, Pan mi powiedział, rozumiesz? A ja potem patrzę na życie tego człowieka. Życie jego to jest jeden wielki kibel. Ale ten człowiek dalej twierdzi, że Pan mu mówi. Ja mówię, jaki Pan do ciebie mówi, powiedz. Jaki Pan? Pan śmieciarzy? Tak? Czy Pan szambiarzy? Tak? Bo twoje życie to śmietnik, tak? To jakiego Pana słuchasz? Co to za Pan? Powiedz mi. Jeżeli nadal się opierasz, że słyszysz Pana. Ha! I jesteś posłuszny temu, co Pan mówi. To dlaczego twoje życie, tak? Wygląda w ten sposób. I teraz posłuchaj. Jeżeli jakoś wygląda twoje życie, masz jakieś życie, tak? To ci coś dość brutalnego. Twoje życie jest tak, jakiego Boga znasz.
Bo rzeczywistość psychofizyczna jest odbiciem rzeczywistości duchowej. A więc to, co ty w duchu odbierasz, takie życie masz. I nikt dzisiaj nie udowodni mi, że jest inaczej, bo nie ma innych dowodów. Ja mam dowód. Dowodem jest życie człowieka. I w ogóle mnie nie obchodzi, co ten człowiek mówi, jak on słyszy Pana. Bo on słyszy coś i zakładając, że on to robi, to jego życie wygląda tak, jak on, jak to, co słyszy. A jest teraz pytanie, co on słyszy? Skoro jego życie jest kim? Skąd on odbiera dźwięki? Skąd on odbiera informacje? Rozumiecie? Chrześcijanie są pozaburzani. Pozaburzani. Powstał cały system zaburzonych nauk. Ponieważ naszym polega rzecz, jeżeli jest coś zaburzone, jeżeli coś nie działa, to teraz najłatwiejszą rzeczą jest dorobić do tego doktrynę i podpisać to Bóg. Taki jest Bóg! Bo ja taki jestem! To jest mistrzostwo świata. Taki Bóg jest! Bo ja taki jestem! Ja mówię, stop! To w ogóle działa odwrotnie. Ty musisz najpierw zapoznać się, tak, z pewną matrycą charakteru Boga. I dopiero do tego zacząć przyporządkowywać, tak, rzeczy, które się dzieją w twoim życiu. I wchodzimy w ten prosty element prawdy. Tak? Jeżeli my nie poznamy charakteru Boga, to my nie będziemy prawidłowo rozróżniać. My nie będziemy prawidłowo rozróżniać. Wszystkie błędy w moim życiu, które popełniłem, w moim życiu chrześcijańskim, wynikały z tego, że nie widziałem prawidłowo duchowej rzeczywistości. Oczywiście mnie to nie usprawiedliwia. Ja tej rzeczywistości nie widziałem nie dlatego, że ona nie była dla mnie objawiona. Ja jej nie widziałem dlatego, ponieważ byłem arogancki na poznanie charakteru Boga. Uważałem, że Bóg jest jakiś, a Bóg nie jest jakiś. Bóg jest ściśle określony. Zobaczcie, jest napisane w Piśmie Świętym, że On stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Zauważyliście, jaki on wzorzec wziął? On wziął siebie. On nie spojrzał na skałę, nie spojrzał na niebo, nie spojrzał na słońce, on nie spojrzał na aniołów, ok? I nie powiedział, ja stworzę człowieka podobnego do archanioła Gabriela. Ja w ogóle nie jestem podobny do archanioła Gabriela, bo on ma kopyto. Słyszeliście o tym, że archanioł Gabriel ma kopyto i cztery buzie? Jedną orła, drugą lwa, trzecią wołu, a czwartą jakąś ludzką. Tak? Ma sześć skrzydeł. W ogóle nie jestem podobny do anioła, ani ty. Nie mamy nic z aniołów. Bo jak przeczytasz obraz anioła, okay, to najbliższa osobowość, którą możesz obejrzeć, najbliższa osoba, to w opowieściach z Narni. To sobie anioła możesz obejrzeć, jak chcesz. Jakiegoś, tak? Pół to, pół tamto, ćwierć to, ćwierć tamto, anioł. A więc on nie spojrzał na aniołów, on spojrzał na swój charakter i powiedział, ja teraz wybiję na swojej osobowości osobowość twoją. I to jest to, że on tchnął ducha swego. Wiesz, co on tchnął pierwotnym charakteru swym. Kiedy rodzisz się z Bożego Ducha, to w twoim duchu, tak, zaczyna pojawiać się krok po kroku obraz charakteru Boga, tylko to jest tak łatwo zafałszować, że się w palek mieści. A chrześcijanie są mistrzami od tego, ponieważ jeżeli ten charakter nie odpowiada temu, co my przeżywamy, to najprostszą rzeczą jest zamieść go pod dywan. I bo ja o to nie jest takie. Ja wam powiem, jaki jest Bóg. I powstaje cały system chaosu. A potem ludzie w tym chaosie uczą się pływać, a w kościołach ich uczą, jak w tym chaosie pływać. Oni się uczą, ludzie to ich jeszcze uczą. I mówią, powiemy wam, jak trzeba. I mówią, co trzeba, co nie trzeba, co wolno, co nie wolno. System zasad, reguł, rozumiesz? Żeby tylko nie utonąć w chaosie. A prawda jest taka, że trzeba wyjść z chaosu. Trzeba wyjść z Matrixa. Trzeba wyjść z Matrixa. Nie uczyć się pływać w Matrixie. Nominalne chrześcijaństwo uczy ludzi pływać w Matrixie. Rozumiesz? Bo charakter Boga jest czymś, w ogóle nieprzyjmowalnym, bo on jest inny. A zazwyczaj, przyjaciele, w naturalny sposób boimy się tego, co jest inne. Jak coś jest inne, jak coś jest nieznane, to przywołuje w nas pierwotny lęk.
Rozumiecie? Wypaczony instynkt samozachowawczy. Nie wchodź tylko w to, co nowe. Bo jak wejdziesz w to, co nowe, to się tam w ogóle pogubisz. A ja coś ci powiem. W mojej Biblii jest napisane, oto wszystko czyni nowym. Holender nie ma gdzie iść, rozumiesz? Wszystko nowe jest w ogóle. Wszystko jest nowe, nie ma ani jednego starego elementu. Bo w mojej Biblii jest napisane, że stare przeminęło. Nie ma starego. Tak? Nie ma. W ogóle nie ma. I tutaj jest myk taki, że my musimy, żebyśmy żyli normalnie, żebyśmy zwyciężali w życiu, to my musimy opuszczać, tak? Mrzonkę starego i wchodzić w nowe. Ale żeby tak robić, musimy mieć przed oczyma matrycę Bożego charakteru. Bo jak nie, to my się zgubimy w tym nowym. Bo my nie będziemy wiedzieli, gdzie się poruszyć. Ale matryca Bożego charakteru jest jak lampa, jak latarnia morska. Jest podstawą rozróżnienia. Podstawą rozróżnienia. Charakter to jest piętno, ślad, albo odbity, albo wypalony. Jest to znamie. To jest charakter. Czyli zobaczcie, jest to coś, co powstaje, tak, w wyniku jakiejś formy ingerencji. Czyli jest jakaś siła, jakiś ból. Kiedy się mówi charyzmatyką o bólu, tak, to zaczynają szybko uciekać od tej myśli. Ja mówię, czemu się boicie bólu? Skąd pomysł, żeby się w ogóle bać? A skąd pomysł, że ból jest zły? Ja byłem przy porodzie dwojga moich dzieci. Każde się rodziło w bólu. Rozumiecie? Każde. Moje żony się rozchodziły biodra, była kupa krzyków, była krew. A następnie się urodziło moje dziecko. A potem drugi. Skąd pomysł, że ból jest zły? Ból nie jest zły. Ból zawsze towarzyszy wyciskaniu jakiegoś piętna w twoim życiu. Wiesz dlaczego? Bo to jest przebijanie się z rzeczywistości naturalnej do ponadnaturalnej. I to jest bolesne. Ponieważ jesteś przyzwyczajony do określonych zachowań, jesteś przyzwyczajony do określonych schematów, a religia i humanizm przyklasnęły tobie. Powiedziałem, w porządku. Tak miej i tak bądź. I specjalnie dalej się tutaj nie zagłębia w te tematy, rozumiesz? Bo tak jest dobrze, jak jest. Jest dobrze. Jak tam u ciebie, bracie? Dobrze jest, dobrze. Wiesz, o co chodzi? Dobrze jest. No przepraszam, człowieku. Nieustające pasmo sukcesu. Ja przecież wiem, jak jest. Rozumiesz? Ja jestem naprawdę człowiekiem ruchu wiary. Ja wiem, co to znaczy prawidłowe wyznanie. I ja wiem, w ogóle ja bardzo dużo głoszę na ten temat. Ale ja też wiem, że żeby mieć prawidłowe wyznanie, to trzeba najpierw określić stan obecny. Jak stan obecny ma na imię kibel, to musimy określić kibel. I musimy powiedzieć, Boże, oto właśnie znajduję się w kiblu, ale teraz w imieniu Jezusa Chrystusa wychodzę na zewnątrz, tak? I od dzisiejszego dnia ja będę żył poza kiblem. Ale najpierw, żeby tak zacząć głosić, to trzeba uznać, że jest się w kiblu. A kupa chrześcijan zaprzecza. I to nie jest żadne prawidłowe wyznanie, tylko to jest system iluzji zaprzeczeń. To się tak nazywa. System iluzji zaprzeczeń. To żadne prawidłowe wyznanie, żaden ruch wiary. Ruch wiary, prawidłowy ruch wiary zaczyna się najpierw w miejscu określenia stanu swojego, tak? W ogóle tu się kłania definicja pokuty, nie? Pokuta, co to jest pokuta? To jest uznanie swojego stanu, tak? I przyjęcie przez wiarę rozwiązania, tak? No to jest pokuta. Pokuta nie jest mówienie, wszystko jest sobie w porządku, wiesz, o to chodzi. Rozmawiam, jakiś czas temu usługuję pewnej osobie, pewna osoba mi mówi o swoich problemach, tak? Mówi, w pewnym momencie mówię, już przestań. Przestań. Bo mnie, ta osoba mnie pytała o mamitu, a ta osoba jest w pewnym związku. Wierząca osoba. Więc zadałem jej pytanie, mówię, dobrze. Masz problem z tym człowiekiem? Tak. Nie macie ślubu? Nie. Modlisz się do Boga, żeby Bóg zmienił tego człowieka? Tak. Od kiedy z nim śpisz? Jak długo z nim mieszkać? Kilka lat. Dobrze. Wiesz już, dlaczego tak masz? Czy to jest dla ciebie zbyt trudne? Rozumiesz? W ogóle
człowiek wyszedł poza system, tak? Prawdy. I modli się do Boga prawdy, aby Bóg prawdy zaangażował. To jest normalne zwiedzenie, które jest w ogromnej ilości ludzi w Kościele. Ludzie są poza systemem Bożym, a modlą się o ingerencję Bożą. Myśląc, że Bóg to jest jakiś kretyn, który, proszę Ciebie, wyciąga swój święty palec i zmienia Twoje życie. A to jest bzdura. To jest właśnie niezrozumienie charakteru Boga. Bóg taki nie jest. Bóg taki w ogóle nie jest. Ja nieraz do ludzi mówię, pamiętaj, Bóg nigdy nie przychodzi do człowieka. Bóg to czeka przed raz. I już nigdy więcej nie przyjdzie. On teraz przychodzi do swojej prawdy w człowieku. Po prostu. Bóg raz przyszedł do człowieka. 2000 lat temu. W Chrystusie Jezusie. Bóg zszedł na ziemię i stał się częścią społeczeństwa ludzkiego. A następnie zamknął rasę panów. I stworzył nową rasę. I dzisiaj przychodzi tylko i wyłącznie do prawdy, która jest w ludziach. I do niczego więcej. I on ten ingeruje. Czyli jeżeli ja chcę mocy Bożej, to ja muszę stanąć w prawdzie. Ale charakter, on się odbija. On się wypala w człowieku. I musimy zrozumieć, że jeżeli my będziemy chcieli osiągać elementy Boże w naszym życiu, to będzie towarzyszył temu jakiś ból. Ten ból przejścia z naturalnego w nadnaturalne. Z kłamliwego w prawdziwe. Rozumiecie? Ze słabego w mocne. Kurczę, to o to tutaj chodzi. Będzie jakieś przejście. Ponieważ jest to piętno. Charakter to jest cecha. To jest coś, co odróżnia jeden przedmiot od innego. Czyli charakter Boży, który będzie w Twoim życiu eksponował się z Twojego ducha, on będzie powodował w Tobie powstawanie nowych cech. Nowych. Ludzie będą patrzyli na Ciebie i będą mówili, co ty taki jesteś jakiś, rozumiesz? A Ty jesteś inny, Ty w ogóle jesteś inny. Ty nie to, że lepszy jesteś, Ty nie to, że dobry jesteś, nie to, że piłeś, a nie pijesz, rozumiesz? W ogóle bez Boga można nie pić, rozumiecie? Co to jest piłeś, a nie pijesz? Ćpałeś, a nie ćpasz? Paliłeś, a nie palisz? Ludzie takie świadectwa mi dają, że co chodzi, ja mówię, weź. A idź powiedz tym dobrym, którzy nigdy nie chlali, nie ćpali, nie palili, nie cudzołożyli, normalnie wychowywali rodziny, pokończyli szkoły. Rozumiesz, o co chodzi? Co to było dla nich spotkanie Jezusa? To było coś zupełnie innego. Spotkanie Jezusa powoduje, że stajesz się, doprowadza do tego, że stajesz się zupełnie inny. Nie lepszy. Nie lepszy. Nigdy nie myśl, że spotkanie Jezusa ma na celu to, żebyś stał się lepszy. Stanie się lepszym. To jest w ogóle wynik przebywania z Bogiem i manifestacji Jego charakteru później. To jakby skutek uboczny tego wszystkiego. Ale najpierw się stajesz inny. Zespół cech odróżniający. Charakter to jest też wizerunek. To jest podobizna osoby utrwalona w postaci obrazu. Czyli tak naprawdę charakter Boży przejawiający się przez człowieka to jest absolutne wybijanie się Boga samego. Wybijanie się Boga samego. Wiecie, my kosimy bardzo silne żniwo ewangelizacyjne. W kraju, za granicą, w różnych miejscach. I udzielamy tego innym ludziom. Jak to działa? Wiecie, czego my uczymy ludzi? Ja mówię do ludzi tak, kiedy idziesz głosić, tak? To na imię masz Jezus, a na nazwisko Chrystus. Nie jesteś Zdziszu Kamiński. Masz stanąć przed ludźmi i powiedzieć, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To musi się w Tobie stać. Jedyny Chrystus, którego będą widzieć ludzie, to Ty. Twój charakter, Twoje działania, Twoje przejawy mocy. Rozumiesz? Nasi ludzie stają na ulicach i mówią, wystawcie nas na próbę. Podejdźcie do nas. Położymy na Was ręce, uzdrowimy Was ze śmiertelnych chorób. Wypędzimy z Was demony. Przyjdźcie do nas. Do nas. Nie mówimy, przyjdźcie do Boga. A wiesz dlaczego? Bo Chrystus w Tobie to nadzieja chwały, a nie Chrystus w niebie. Czytałeś kiedyś taki tekst? Chrystus w niebie nadzieja chwały dla ludzkości. Chrystus w nas nadzieja chwały. Pamiętacie Jezusa? Podchodzą do Niego faryzeusze i mówią do Niego. Napisano! Tak? A Jezus mówi, a ja wam powiadam. Wiecie, co on zrobił? On
ustał w miejscu Tory. Pytacie takie święto żydowskie? Może nie znacie tej zasady, która tam funkcjonowała, ale to miejsce opisane w Ewangelii Jana, kiedy Jezus staje przy studni, tak? I mówi, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego upłyną wody rzeki żywej. My sobie tak to czytamy, ale wiecie, co to było? To było święto Tory. Ten dzień to było święto Tory. Kapłani żydowscy tego dnia brali wielką Torę. Wielki Stary Testament nawinięty jako pergamin na taką wielką rurę, rozumiesz? I oni z tym szli po całych wioskach i miastach. Tak, dzisiaj wiecie, co katolicy robią z obrazami, tak chodzą. Bo to jest, proszę ciebie, odzwierciedlenie tego, co Żydzi kiedyś robili z Torą. Oni chodzili po wsi z tą Torą, ogłaszając, że jest to prawo Boga. I kto będzie wierzył prawu Boga, ten będzie błogosławiony. I w centrum wsi zawsze stała studnia. To było centralne miejsce spotkań każdej wioski. I oni z tą Torą stawali przy tej studni i oni jako proroczy gest, tak? Oni pokazywali, że kto wierzy Torze, tak? To z wnętrza jego popłyną wody, tak jak z tej studni. I teraz słuchaj numeru. Przychodzi Jezus w te święto Tory. Staje przy studni. I mówi tak. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. Wiecie, co on zrobił? On powiedział, ja jestem Tora. Rozumiecie, dlaczego oni chcieli go zabić? On im w ogóle rozwalał system. Wiecie, dlaczego ludzie nazywają nas heretykami? A jak wbijesz sobie ceroński, to ci wyskoczy antychryst. Dlatego, że my stajemy w miejscu Tory. My nie mówimy, wierz Pismu. Pismo jest w nas. Sprawdź nas. Come on. Rozumiesz? I ten, kto uwierzy, zawsze dostanie. Zawsze. Rozumiesz? My mówimy do ludzi, tutaj będziesz uzdrowiony, tutaj, 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 teraz, teraz, pod tym plakatem uzdrawianie chorych i wypędzanie od demonów, tutaj. Kiedyś w jednym mieście głosiłem, mówię, szybko, pod plakat, każdy chory, pod plakat, patrzę, a taki człowiek zasuwa na wózku inwalidzkim. Zasuwa i ja wiedziałem, że ten człowiek wstanie z wózka zaraz. To było mi na 100%, mówię, dlaczego? Bo ten facet miał taką wiarę. Rozumiesz? Podjechał, położyliśmy ręce, wstał z wózka, ale facet miał mózg uszkodzony. Po wypadku, pocięta głowa. Człowieku natychmiast zaczął mózg funkcjonować. Natychmiast zaczęły się łączyć różne rzeczy, które były porozrywane. Dlaczego? Bo my stanęliśmy w miejscu Tory. Dawaj do nas! Dawaj! My nie mówiliśmy módl się do Jezusa. Nie mówiliśmy czytaj Biblię. Idź do kościoła. Mówię, dawaj do nas! Chrystus jest w nas teraz! Bo zaraz idziemy do domu. Rozumiesz? Przybliżyło się do was królestwo. Dlaczego się do was przybliżyło? Bo właśnie ja tutaj stoję. To jest ewangelizacja. Rozumiecie? To jest ten rodzaj, który przynosi żniwo. Nie opowiadanie pierdół ludziom, tak? Powiedzcie, jak Pan mi zabrał papierosy. Na litość boską. Rozumiesz? Idź pojedź na spotkanie, aha, że Jezus ci alkohol zabrał. Rozumiesz? Otrzymasz kilkaset informacji, w jaki sposób bez Jezusa oni z tego wyszli. I oczywiście ty możesz im mówić, że tobie się nie chce pić, czy coś tam, rozumiesz? Ale to nie przekona nikogo, okej? To nikogo nie przekona. To nikogo nie przekona. Ale kiedy ty zaprezentujesz Chrystusa, zaprezentujesz Go, tak? To przekona. Ale żeby prezentować Chrystusa, trzeba pozwolić, aby cechy Chrystusa przez ciebie się przejawiały. Cechy. Cechy. Głosiłem kiedyś na regionalnym spotkaniu anonimowych alkoholików. Mój znajomy, pastor, wynajął swój kościół na wielkie zgrupowanie okręgowy zjazd anonimowych alkoholików. I oni tam, nie wiem, tam parę setek tam. I my się z tym pastorem mówiliśmy w ten sposób, że jak oni już skończą ten meeting, to ja szybko biorę mikrofon, tak, i mówię, zostańcie jeszcze przyjaciele, mam jeszcze coś do powiedzenia. I mówię, ile zostanie, tyle zostanie. Została ze dwie trzecie. I co masz powiedzieć alkoholikom teraz? Oni wiedzą wszystko, jak się naprawia głowy i tak dalej, i tak dalej. Więc powiedziałem im tak. Ta siła
o której wspominacie w swoich 12 krokach, która was wspomaga, ma imię. Ma imię jej Chrystus. A taki z przodu siedział i ktoś mówił, tak coś czułem. Pierwszy odbierze się Jezusa. Ludzie zaczęli pokutować. Rozumiesz? Jak powiedziałem, dzisiaj możesz doświadczyć osobistej relacji z Chrystusem. Ale we mnie była tak wielka pewność. Ja byłem absolutnie pewny tego, co ja mówię. Dlaczego? Bo charakter Boga przejawia się przez mnie. Bo dostrzegam Jego cechy. Bo Jego cechy stały się moimi cechami. Rozumiesz? To nie jest coś, co usłyszałem. To jest coś, czego ja doświadczam. Ja doświadczam. Charakter to też właściwość, czyli fakt posiadania kompetencji lub umiejętności. A więc kiedy ty, przez ciebie zaczyna się przejawiać charakter Boży, to pojawiają się w tobie kompetencje Boże, dopiero wtedy. Rozumiecie to? Inaczej troszkę będziesz coś robił. Troszkę. Ludzie myślą, że jak są ochrzczeni w Duchu Świętym, tak? Że dary się przez nich przejawiają, to myślą, że to jest w ogóle wszystko, jeżeli chodzi o usługę. To jest nieprawda. To jest element. Ludzie, usługa w darach to jest element. Wiecie w ogóle, co definiuje usługę w darach? To jest coś, co jest nietrwałe. Usługa darem jest nietrwała. Słyszeliście kiedyś takie co? Usługa darem jest nietrwała. Dar ma za zadanie rozbić pierwszą barierę demoniczną. Rozumiesz? Dar uzdrawiania na przykład. Przejawia się przez ciebie dar uzdrawiania, kładziesz ręce, człowiek jest uzdrowiony bez żadnych głębszych rzeczy. On nie ma nic wytłumaczone, on nie ma nic powiedziane, jego wiara w ogóle nie działa. Rozumiecie? W ogóle nie działa jego wiara. To jest człowiek w ogóle niewierzący. Kładziesz ręce, natychmiast został uzdrowiony. Natomiast musisz zrozumieć prostą rzecz, że aby on utrzymał swoje uzdrowienie, on musi rozwinąć w sobie wiarę. Bo inaczej to coś pęknie w nim jak bańka mydlana wcześniej czy później. Tylko o tym się już nie mówi później. Nie ma raportów ewangelizacyjnych o tych, którzy są chorzy z powrotem. To jest w ogóle myk taki. Powiedzieć wam dlaczego? Człowiek jak przychodzi na spotkanie uzdrowieńcze, my prowadzimy non-stop spotkanie uzdrowieńcze i wiemy, jak to działa. Człowiek, który przychodzi na spotkanie uzdrowieńcze, jak zostaje uzdrowiony, tak, to on bardzo chętnie składa świadectwo z tego. No powiedzmy, nie wszyscy, ale większość mówi o tym. Ale jak człowiek utraci uzdrowienie, tak, to on o tym nie mówi nikomu. Dlatego nie ma raportów. Wiecie, czemu on nie mówi? Bo on się czuje albo oszukany, albo czuje się sfrustrowany, czyli potępiony. Czyli albo mówi, że to moja wina, tak? Tylko, że on nie zna rozwiązania, albo mówi, że to jest wina kaznodzieli. No jest jeszcze opcja, że mówi, że to jest wina Boga i że w ogóle tam nie było Boga. Bo to się pojawiło, a potem zniknęło w jego życiu, tak? Ale kiedy ty usługujesz nie tylko darem, tak? Ale usługujesz przejawem charakteru Bożego, to ty jesteś w stanie uzdrowić tego człowieka na podstawie daru, następnie prawidłowo go pouczyć, następnie wprowadzić go w prawidłowy system zrozumienia całokształtu, następnie dać mu odpowiednie kontakty, tak? A następnie jeszcze mieć z nim kontakt w ogóle osobiście nawet. Po prostu. Jak ja widzę, ja coś powiem. Jak w Polsce Kościół ma 100 ludzi na przykład już, tak? Powiedzmy 100-osobowy kościół, to zazwyczaj jest taka sytuacja, że pastor się czuje już tak poważnym w ogóle liderem tego zjawiska, tak? Że umawiasz się z nim przez kogoś już. Już ciężko się z nim spotkać. Ma 100 ludzi. My 2 lata temu zaczynaliśmy od 4 osób w Warszawie. Dzisiaj jest nas 100 ludzi. Przez 2 lata. I ludzie jak do mnie mówią, ja pytam się, czemu nie dzwonisz do mnie? A bo ty jesteś taki zajęty, ja mówię, ty, ja w ogóle nie jestem zajęty. Ty w ogóle nie jesteś zajęty. Ty jesteś nieprzytomny? Ty jesteś zwiedziony? Ty masz takie zwiedzenie, że ty do mnie nie dzwonisz, bo ja zajęty? A skąd to zwiedzenie przyszło do ciebie? Czy to do uwolnienia jesteś? A co ja jestem, człowieku, rozumiesz, mieszkam na Marsie? Co ty w ogóle myślisz, że co? Że... Ludzie, jak ja patrzę, w jaki sposób liderzy starają się pokazać innym, jacy bardzo są zajęci, jak to dobrze wygląda.
Rozumiem, bo to dobrze wygląda, jak jesteś zajęty, ile mam pracy, wiesz, tutaj bracie, tutaj robię to, robię tamto, ja się słucham tego, i mówię, kurczę, a ja im bardziej przejawia się przeze mnie Boży charakter, tym mniej zajęty jestem w życiu. Ty. To jest numer w ogóle wszechświata. To jest w ogóle ciekawa historia. Im głębiej jestem z Bogiem, tym ja mam w ogóle więcej czasu. Ja dzisiaj mam więcej czasu niż 3 lata temu. A robię 3 razy tyle rzeczy. A mam więcej czasu. Jak to jest w ogóle możliwe? Chcę wam, żebyście zaskoczyli jedną bardzo ważną kwestię, że Boży charakter, tak, to jest coś nadprzyrodzonego. To jest coś, co pozwala tobie w tym życiu żyć życiem nieba. Innym życiem. Nienaturalnym życiem. I ten nienaturalne życie nie polega jedynie na manifestacjach. Ale ono kształtuje pewien styl. Jest tobie, na tobie wybite pewne piętno, prezentujesz pewne cechy, pewne właściwości w tobie się przejawiają. Dlatego to jest tak ważne, temat charakteru. Te wszystkie rzeczy, które do tej pory mówiliśmy w szkole, one mają, wiecie, że to idzie piramidalnie. Każde poprzednie nauczania mają kłaść podwaliny następnym nauczaniom. Charakter. Ja dalej będę mówił na następnych spotkaniach o innych rzeczach. Będę wykładał podstawy ewangelizacji, uzdrawiania, uwalniania. Będę mówił o obsłudze darów duchowych i wielu innych rzeczy. Ale jeżeli my charakteru Bożego nie załapiemy, my nie zrozumiemy, jak to ważne, to my nie pójdziemy dalej. Po prostu nie pójdziemy dalej. Charakter to zespół cech danej osoby ujawniający się przez, posłuchaj, zachowania, sposoby bycia, usposobienie i przekonania. To jest charakter. Charakter jest widzialny. Nie istnieje coś takiego, że jak niewidzialny charakter. Ja mam takie cechy Boga, takie niewidzialne. Niewidzialną cechę Boga. Taki głęboko tam Pan we mnie jest. Jak mówię, jak mam jakąś taką głęboką relację z Panem, taki jestem Pański, ja mówię, ty, co ty mnie gadasz, taki ty. W ogóle wiecie, że to jest to, co ja przed chwileczką powiedziałem, co w ogóle to w Kościele jest, to jest tak zwana myśl grecka. Gnostyczna myśl grecka. Ale my musimy zrozumieć bardzo ważną cechę. Jezus nawet nie mówił po grecku. Nie mówiąc o tym, że on w ogóle nie był Grekiem, tak? To on nie mówił po grecku. Wiecie, kim był Jezus? Żydem. I wiecie, jak Jezus myślał? Po żydowsku. I wiecie w ogóle, jaki naród został wybrany przez Boga, aby prezentować Jego myśl na początku? Żydzi. U Żydów wszystko jest sprowadzone do tego, żeby zaprezentować osobowość Boga. Tam nawet język jest tak stworzony, szczególnie ten starohebrajski. Wiecie, są dwa języki na świecie, gdzie można określić w jednej formule wypowiedzi czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. To jest język hebrajski, tak? I kilka z języków indiańskich w ogóle w Ameryce Północnej, Indian z Ameryki Północnej. W języku hebrajskim rzeczy wczoraj, dziś i jutro można było przekazać w jednej osobie. Jak się Bóg przedstawia Mojżeszowi, to on mówi, bo ja jestem. W ogóle wiele, on go rozwalił. Ten ja jestem, to dla nas jest takie, to jest bardzo dla nas ciężko zrozumiałe. A on powiedział, że ta wypowiedź oznaczała, że jestem wiecznym Bogiem, który wczoraj, dziś i jutro jest tam, ale dostępny jestem dla ciebie jedynie dzisiaj. I jak pomyślisz o mnie, że będę dla ciebie Bogiem jutro, to się pomylisz. W ogóle, rozumiecie, tam chodzi o przeżywalność Boga dzisiaj, tylko dzisiaj jestem Bogiem. O krótko powiedzieć, ja jestem, no, tylko dzisiaj jestem Bogiem. Boże, będziesz jutro Bogiem, a to jest tajemnica. Czy ja będę jutro Bogiem? Wiecie, do czego to doprowadzało Żydów? Że oni codziennie żyli z Bogiem. Codziennie. I to się przejawiało przez całe ich życie. Przez każdy aspekt ich życia. Tam nie było, że Bóg jest taki wewnątrz mnie. Żyd! To jest człowiek, który prezentuje wszystko od wewnątrz do zewnątrz. Dlatego żydowski sposób myślenia jest najbardziej zbliżony, tak, do tego, co chce nam zobrazować Bóg. Ponieważ charakter, on jest widzialny, w zachowaniach, sposobach bycia, usposobieniu i przekonaniach. Tam się przejawia charakter, nie w żadnych ukrytych rzeczach. Pan taki jest ze mną już.
Od razu przypomina mi do tych, co na nabożeństwo przychodzą, że ciebie stoją jak kołki, rozumiesz? Oni się nie ruszają, wiesz. Tutaj ludzie tańczą, szaleją dla Boga, oni stoją. A ja mówię, to tak stoisz tu, mówią mi do tych. Ja tak wewnętrznie przeżywam. O Boże, mówię, masz depresję. Masz depresję. Wewnętrznie przeżywają ludzie z depresją. Nie ma przeżyć wewnętrznych, bo jesteśmy trójjedyni. Słyszałeś o tym, że jesteśmy trójjedyni, duch, dusza i ciało. Tylko że my na potrzeby nauki jesteśmy w stanie to podzielić. Natomiast jesteśmy trójjedyni, nie potrójni. Tylko trójjedyni, jak Bóg jest trójjedyny. Bóg nie jest potrójny. Tylko trójjedyny. To się nie mieści w pojęciu naszego intelektu, okej? Okay? Co to jest? Albo jest albo trzech, albo jeden. Mówi do ciebie intelekt. Trzech albo jeden, no ilu jest? Ja mówię trójjedyny. I będę przy tym trwał, aż się skończy to, co się nazywa dziś. I człowiek jest trójjedyny, a więc to, co się dzieje wewnątrz, tak? To jedynie może się uzewnętrznić. A więc mówię, nie przekonuj mnie, że ten taniec to jest na chwałę Jahwe. Tak? Taniec. W pląsach wejdą do tego, do nieba. Ja mówię, w takich pląsach wejdziesz, to jest pląs. Widziałeś taki pląs? Byś poszedł gdzieś tam z dziewczyną do ciebie na randkę, ona byś zaprosiła do tańca, z taki pląs uruchomił, że się by ona powiedziała, chłopie, ty jesteś w ogóle przytomny? Bez ruchu tańc. Charakter jest widzialny. Widzialny. Przejawia się w zachowaniach, sposobach bycia, usposobieniu, czyli w twojej codzienności i w przekonaniach twoich. W czym? W każdej dziedzinie życia. Nie istnieje w charakterze Bożym podział na sakrum i profanum, czyli na rzeczy cielesne, na rzeczy jakby cielesne i rzeczy duchowe. Charakter jest jednolity. Czyli krótko powiedziawszy, człowiek, przez którego przejawia się Boży charakter, jest 24 godziny na dobę non-stop taki sam. Taki sam. Pański jest. Kiedy stoisz, kiedy siedzisz. Rozumiesz? Kiedy śpisz, kiedy się modlisz, pański jesteś. Taki sam jesteś, kiedy głosisz Ewangelię i taki sam jesteś przy ciebie, jak jesz poranne śniadanie z ropą wokół. Taki sam. Integralność. Integralność. Non stop tak samo. Tak samo się odzywasz w kościele, jak odzywasz się w domu. Rozumiesz? Tak samo. Tak samo. W ten sam sposób postępujesz. Jeżeli jest inaczej, to jest to błąd, czyli grzech. I trzeba z tego, co? Pokutować, czyli odwrócić się od tego. Jeżeli ja obserwuję, że moje zachowanie gdzieś jest inne, tak? To znaczy, że ja mam problem i ja muszę to u siebie wyregulować. Rozumiesz? Wyregulować. I niektórym ludziom się wydaje, że to chodzi tylko o pewnego rodzaju skrajności, ale to jest nieprawda, że chodzi o pewnego rodzaju. Tu chodzi o integralność, tu chodzi o całokształt zachowań. Tak się przebywa. I teraz zobaczymy, jak wyglądają podstawowe cechy charakteru Boga. Będę wam podawał wersety z Biblii, żebyście sobie je notowali. Jeremiasz 9, 23-24. Pierwsza cecha Boga. Pierwsza cecha charakteru Boga. Jeremiasz 9, 23-24. Bóg jest poznawalny. A więc nie istnieje coś takiego jak tajemniczy Bóg. Nie ma tajemniczego Boga. Co o Bogu wiedzieć można, zostało objawione, tak mówi Słowo. Jeżeli coś nie zostało objawione, jeżeli coś nie zostało objawione, to tylko z jednego powodu. Dlatego, że jest to nieprzyjmowalne dla rasy ludzkiej. Rozumiecie? Nieprzyjmowalne. Nie można tego przyjąć. Czyli jest to, w konsekwencji byłoby to szkodliwe, tak? Niszczące. To tak jak jest z dzieckiem. Pewne tematy wobec dziecka w ogóle są nieporuszalne. Jest taka analogia do tego, że mała dziewczynka, kilkuletnia, jadąc w pociągu z tatą, pyta tatę: tato, co to jest molestowanie seksualne? I tata mówi do niej: zaraz ci powiem, tylko zdejmij tą walizkę tutaj, z tej półki. Ona tak spojrzała na tą półkę,
Jak mam zdjąć tą walizkę? Przecież mówi, ja mam 8 lat, mówi, no. Mówi, to jest za ciężka ta walizka. A ojciec mówi, to tak jak z tym pytaniem. Rozumiesz, na czym coś polega? Więc co o Bogu widzieć można, zostało objawione, więc nie istnieje coś takiego w życiu twoim i moim, tak? Co jest ukryte przez Boga. Ludzie czytają takie wersety w Biblii, mówią, co ukryte należy do Pana, co jawne należy do nas, tylko zrozummy, że to było stare przymierze. Tak? Stare przymierze. To w starym przymierzu rzeczy nie były jasne. W starym przymierzu drogi pańskie to nie drogi nasze. Ale my żyjemy w jakim przymierzu? W nowym. Bo stare co? Przeminęło. Nie ma zasad starego przymierza dla nas już. Nie ma dla nas 10 przykazań. Nie ma dla nas setek przepisów. To dla nas nie istnieje. To w Chrystusie Jezusie się co wykonało. To nie zostało wyeliminowane. Jezus nie przyszedł, aby wyeliminować prawo. Jezus przyszedł, aby wykonać prawo. I On wziął i wykonał. I zamknął temat starego prawa. Dzisiaj nie ma czegoś takiego, że o Bogu my czegoś nie wiemy. Bo w Chrystusie Jezusie zostało objawione wszystko, co jest dla nas potrzebne. Jak dzisiaj do mnie chrześcijanie mówią, i zobaczcie, jeszcze kto się wiąże, nie mam objawienia, czekam, aż Pan mi da objawienie, ja mówię, nigdy się nie doczekasz. Mam dla Ciebie taką smutną informację. Nie doczekasz się na objawienie, bo na objawienie się nie czeka. Objawienie jest dzisiaj do wzięcia. Dlatego jest napisane, jeżeli dziś Jego głos usłyszycie, nie to, że jeżeli dziś On przemówi, tylko jeżeli dziś Jego głos usłyszycie, na kogo jest przełożony balast? Na człowieka. Odpowiedzialność za przyjęcie objawienia jest na człowieku, nie na Bogu. Jeżeli czegoś nie wiesz o Bogu, tak? To to jest Twoja sprawa, a nie Boga. Twoja, a nie Boga, bo Bóg się ujawnił. Ponieważ ten werset pokazuje nam, że Bóg jest poznawalny, to główna, podstawowa cecha charakteru Boga. Poznawalny. I od razu będę Ci czasami pokazywał, jak to się przejawia w życiu naszym. Od razu. Mamy być jacy? Poznawalni. Chrześcijanie, którzy są niepoznawalni, którzy są nieujawnieni, tak zwani chrześcijanie incognito. Rozumiesz? To są ludzie w zwiedzeniu. Jestem taki inkognito u mnie w firmie. Taki jestem. Przemycam Ewangelię. Ludzie przemycają Ewangelię. Tego się uczy. Uczy się przemycania Ewangelii. Wiesz, tam przemyć coś, wiesz, bracie. Ja mówię, no coś się boję. W ogóle idź i im powiedz prosto w twarz, że Jezus jest twoim Panem. Ja jak pracowałem, póki nie byłem, nie byłem pełnym etacie kaznodzieją, ja wszędzie na dzień dobry informowałem wszystkich, że poznałem Jezusa. Wszystkich. Od właścicieli firm, po dyrektorów, kierowników, oni wszyscy wiedzieli, że Jezusa poznałem. To było na pierwszych rozmowach kwalifikacyjnych. Dlaczego Pan chce tutaj pracować? Ja Pan sobie, mam takie przekonanie w ogóle od Boga, że to jest dobra praca. Że jestem wierzący, bo poznałem Jezusa. Uwierzyłem. Patrzcie na mnie człowiek jak komornik na szafie. Ale to Pan Jezusa poznałem. W jednej sprawie, proszę Ciebie, kiedy byłem przyjmowany tam, zapytał mnie szef, czy ja w ogóle umiem te rzeczy robić, które ja chcę tam robić, ja powiedziałem, ale ja mówię, szefie, ja powiem w ten sposób, nie umiem tych rzeczy robić, nie umiem. Ale będę najlepszy w Pana firmie. Jeśli Pan mnie tutaj przyjmie, tak? Nigdy Pana nie zawiodę. Bo posłuchaj, rozumiecie, bo Chrystus do niego mówi, tak? Chrystus mówi do niego teraz. Nigdy Pana nie zawiodę. Będzie Pan ze mnie dumny. Zarobi Pan dzięki mnie dużo pieniędzy. On się tak na mnie patrzył i mówi, jeszcze nikt mi tak nie powiedział. I po 4 latach, 1 miesiącu pracy w tej firmie, on mnie trzymał za rękę, ten facet, tak? I mówi, Artur, nie odchodź, jesteś najlepszy w tej firmie. Rozumiecie? Jesteś najlepszy. A miałem najmniejsze wykształcenie w tej firmie. No jesteś najlepszy w tym. Ten facet ustał przed telewizją, TVN, niewierzący człowiek, i on powiedział, Artur Ceroński chodzi z Bogiem. Rozumiecie? On ustał przed telewizją, bo ja zapytałem, mówię, szef, tutaj będzie program o mnie robiony, czy w firmie mogą cię rozstawić z kamerami, żeby pokazać, gdzie ja pracuję. No dobrze, mówię, a szef tam powiedział parę słów.
Wiesz, ten niewierzący człowiek, on mówi, nie ma problemu. Wiesz, mówi, on chodzi z Bogiem. Dlaczego on to powiedział, ten facet? Dlaczego? Z jakich powodów? Czy dlatego, że ja przelecałem Ewangelię? Że ja go klepałem po plecach i mówiłem, że to jest w porządku, że on wcina proszę ciebie opłatek w kościele? Nie! Ja mu mówiłem, on mnie zaprasza do siebie do gabinetu, ja siedziałem u niego i mu Ewangelię wykładałem. Mówi, kurczę, mówi to. No tak, ale mówi, ale jest, no ja w tym żyję, mówię szefie, no szef w tym żyje, ale to jest, mówię, kiszka, no w tym żyje. Taka jest prawda. No, prawda jest w ogóle w Chrystusie. No i teraz co on widział, moje życie, tak? Moje życie. Do niego przychodzili ludzie i mówili, ten człowiek jest najlepszym doradcą w tej firmie. Bo to w jakiś sposób on mnie obsłuży, to mi nikt tutaj nie obsłużył. A ja chodziłem się modliłem o ludzi w firmie, ręce na nich kładłem. Rozumiesz? Dzieci jakieś tam szły, pamiętam idzie kobieta w ogóle z córeczką, a druga szła tak za nimi, ze 4 metry. Ja mówię, co tam tak? Mówię, takie mówię, pani ma ładne te córeczki, mówię, podobne takie. No, bo to bliźniaczki są, ale co ta druga jakaś, mówię, niemrawa taka, mówię. Ona mówi, no bo ona jest tu poświęcona. Ja mówię, wie pani, to ja mam taki pomysł, wie pani, bo Jezusa poznałem. Ten położył na nią ręce, mogę na nią ręce położyć? Mówię, wie pani, Boża moc na nią spłynie, mówi. I ona w ogóle będzie się, zacznie się prawidłowo rozwijać, czy tak? Ona zacznie, mówi, tak oczywiście. Rozumiesz, o co tu chodzi? I potem ci ludzie, oni szli do tego szefa. Dlaczego? Bo oni dotknęli różnych elementów Bożego charakteru. To nie to, że oni się z darem zetknęli jedynie. Rozumiecie, o czym ja mówię? To nie było zetknięcie z darem. To było zetknięcie z charakterem Boga. Na przykład z tym, że ja się ujawniałem. Byłem ujawniony. Ujawniony! Jak ja pierwszego Facebooka zakładałem ludzie w życiu, to diabeł tutaj mówił, a teraz mówi, zwalą się do ciebie wszyscy bandyci, którzy chcieli cię zabić. Jak pokażę swój wizerunek w ogóle w internecie, a wiecie, mnóstwo spraw nie wyszło, które ja zrobiłem. Ja byłem częścią różnych napadów, różnych rzeczy, rozumiesz? I teraz, wiesz, diabeł mówi tak, jak ty ujawnisz swój wizerunek w internecie, to przecież się zobaczą ludzie, których mówię skrzywdziłeś, nie? Których okradłeś. Ty pójdziesz siedzieć, nie? A Bóg mówi, dobra, zamieszczę tam jakieś filmy. Wszystko! Numer telefonu, miejsce zamieszkania, przyściutko. Do internetu. Bo jaki jest Bóg? Poznawalny! A więc jeżeli przejawia się w tobie mentalność incognito, to skąd ona pochodzi? Z piekła. Rozumiecie, dlaczego my musimy mieć pokazaną matrycę Bożego charakteru? Jak cię ktoś namawia, żebyś się nie ujawniał, to przez niego mówi demon. I czy to będzie twoja żona, mąż, brat, swat, pastor, to wiedz, że mówi przez niego demon. Bo Bóg jest poznawalny. I on powiedział, co wam powiedzieli na ucho, głoście na dachach. I nie można powiedzieć, że to jest naturalna zdolność. Wiecie, jaka jest moja naturalna zdolność? Położyć się do góry kołami. Rozumiesz? Wsuwać śliwki w czekoladzie i oglądać Discovery. I to tak mówię na dzisiaj. Nie poruszając rzeczy ze starego życia. Taka jest moja mentalność. Leżeć lubię. Rozumiecie? Taką mam, taki mam, taki jest jakby naturalny mój charakter. Poleżeć lubię. Nażreć się lubię. Takie lubię różne rzeczy. To jest naturalne. Tak? Jak ktoś naturalnie robi różne takie, ja się dziwię naturalnie takim ludziom, którzy mają takie naturalne cechy, że ciągle gdzieś tam gonią, coś tam pędzą, ja mówię, a nie rozumiem. Ale ja się dowiedziałem, że Bóg jest poznawalny i ja uznałem przez wiarę, że ta część Bożego charakteru jest w moim duchu i ja teraz będę szedł, tak, w tą stronę, aby tę część charakteru Bożego zamanifestować w moim życiu, bo to jest jedyne i prawidłowe. A więc co robię? Ujawniam się. Wszędzie ujawniamy się, ujawniamy się, ujawniamy wszystkie rzeczy. Wiecie, w internecie są moje i Agaty opinie na każdy temat, nauczania w każdej dziedzinie.
w każdej dziedzinie. Teraz tylko skończę ten blok nauczeń, który robię. Za chwileczkę zrobię narzeczeństwo, małżeństwo, rozwód i ponowne małżeństwo, proszę Ciebie. I do metu. Wszystko. Życie seksualne. Każda rzecz. Rozumiesz? Każda rzecz. Poglądy Boga, bo ja mam charakter Boga. Ja poglądy Boga będę prezentował. Jakże one są różne od tego, co w ogóle wiesz, wszędzie mówią, tak? Jakże różne. Idziesz do pastora i się pytasz, pastorze, jak to jest z seksem moralnym? To jest czy nie ma? To jest zdrowe czy niezdrowe? Boże czy nie Boże? A on tak nie wie. Rozumiesz, o co chodzi? Przecież nie odpowiedź. Albo cię skieruje do jakichś książek gdzieś tam. Tak? A najlepsze jest w numerze to rzadko kto to w ogóle pójdzie zapyta. Bo ludzie myślą, że już sam fakt zapytania jest błędny. Rozumiecie, w jakim my żyjemy chaosie? To jest chaos. A charakter Boga objawia się tym, tak? Że rzeczy są poznawalne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego wyrodzonego co dał. Czyli ujawnił, objawił, tak? Ujawnił się. Bóg się ujawnił. Bóg wpadł w rzeczywistość cielesną, jak Microsoft na rynek. Rozumiesz? On wjechał w tym Betlejemie i powiedział, jestem. Mam taki charakter, takie usposobienie. Taki właśnie jestem. Poznajcie mnie, dotknijcie mnie, skosztujcie mnie. Rozumiecie? 33,5 roku chodził po ziemi, żywy Bóg. Pokazał, o co chodzi, co mu się podoba, co mu się nie podoba. Kształtował wszystko łącznie z modą. Ciuchy miał takie, że kilku żołnierzy rzymskich rzucało losy, aby mieć jego ubranie. Rozumiecie, o co tu chodzi? To nie był biedny Jezusik. Załamany jak dach sołtysa, człowieku, ubrany w jakiejś szmatławce. To był ktoś. To był ktoś. Wiecie, ile oni zarabiali, ci rzymscy żołnierze? Ty wiecie, ile ta, te ciuchy musiały, jaką musiały mieć wartość, że rzymscy żołnierze, będący na cesarskiej pensji, oni rzucali losy, żeby mieć to ubranie po jakimś tam Żydzie? Dzisiaj jest udowodnione, że te ubranie kosztowało kilka koni w tamtym czasie. Rozumiesz? Zobacz, jaki miał charakter Jezus. Zobacz, kto sponsorował Jezusa. Były prostytutki i kobiety, które wynosiły pieniądze swoim mężom w domu. A on mówi, w porządku, lecimy do przodu. Jakże to różne jest, tak? Od tego, od tych rzeczy, które nam się dzisiaj podaje. Zafałszowanego Boga. Ale On się objawił. Ujawnił. Ponieważ cechą Jego charakteru jest poznawalność. A więc nigdy nie myśl sobie, że Bóg się ukrywa przed Tobą. On się nie ukrywa. Słowo szukać Boga nie dotyczy tego, że się Bóg ukrywa. Słowo szukać Boga, wiesz co oznacza? Że musisz się przebić przez zakamarki swojej psychiki i dotrzeć do ducha. To jest szukać Boga. A nie czekajmy teraz na Pana, aż Pan przyjdzie. Czekajmy na Pana. Ja nie czekam na Pana. No moje czekanie na Pana polega na tym, że się przebijam przez duszę swoją. No to wtedy to czekam, tak? Na zasadzie takiej, że kopię kret. Kopię. Przekopuję się przez tą moją naturalność, ok? No to jest to czekanie. To, jeżeli tak to nazywamy, to tak czekam na Boga. Druga rzecz. Psalm 145,18 pokazuje nam, że Bóg jest przystępny. Przystępny Bóg. Charakter Boga to Bóg przystępny, że to jest Bóg, do którego jest dostęp. A więc musimy zapomnieć o enigmatycznej, ukrytej sile gdzieś. Do Niego jest dostęp. I wiesz, jak to się przejawia w Twoim życiu? Do Ciebie musi być dostęp. Dostępny musisz być. Dostępny. Jestem dostępny. Ja nie jestem zajęty. Ty musisz być dostępny. Dostępny. Bo możesz być dostępny. Bo Bóg jest dostępny. Do Boga jest dostęp. Cały czas. Następnie w Psalmie 147,5 i 121,1,2 147,5 i 121,1,2 widzimy, że Bóg jest twórczy. Bóg to twórca. Każdy system tworzenia ma swoją podstawę w Bogu. Nawet tworzenie rzeczy złych
Rozumiecie? Bo to, że rzeczy się tworzy złe, to jest wynik grzesznej natury ludzi. Ale sam fakt tworzenia wywodzi się z Boga. Diabeł nie tworzy. Diabeł kradnie, zabiera. Wiesz, jak się przejawia charakter twórczy Boga w człowieku? Że człowiek zaczyna co robić? Tworzyć! Nasze życie chrześcijańskie, ono ma być twórcze. W każdej dziedzinie. Rozumiecie? Twórcze sprawy zawodowe, twórcze elementy rodzinne, tworzenie w małżeństwie, tworzenie w relacjach. Tworzymy rzeczy, tworzymy. Niekoniecznie ludzie będą tego chcieli. Ale ty masz tworzyć. Ja tworzę i proponuję. Rozumiecie? Tworzę i proponuję. Coraz więcej tworzę. Do końca życia będę tworzył. Cały czas będę tworzył. Wiesz, że jeżeli odnajdujesz w sobie twórczość, to musisz zrozumieć, że ona pochodzi z Boga. Jakakolwiek twórczość, hej! Jakakolwiek twórczość! Ale jeżeli odnajdujesz w sobie stagnację, to ona nie pochodzi od Boga. Bo Bóg to twórca, Jego charakter to twórczość. 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 Następną rzeczą to jest miłość. Bóg ma miłosny charakter. On ma miłosny charakter. Przeczytam wam kilka elementów miłosnego charakteru. Wybaczający. Czyli nie mszczący się za ludzkie błędy. Dobry. Czyli chętny do tego, aby doprowadzać twoje życie do miejsca szczęścia. Cierpliwy. A więc nie oczekujący, że wszystko się stanie już. Czasami słyszę te teksty, Bóg przyspiesza. Ja mówię, puknij się w łeb. Ja kiedyś usłyszałem tego Jośka z nadziei, że Bóg przyspiesza. Zrozum, że to jest herezja. To slogan. Bo Bóg jest cierpliwy. Cierpliwość nie przyspiesza. Żeby przyspieszać, trzeba poruszać się w formule czasu. A Bóg się nie porusza w czasie. Bo Bóg jest wieczny. W ogóle, kiedy wchodzimy już w zagadnienie wieczności, to musimy zrozumieć, że tam nie istnieje, posłuchajcie, ruch i bezruch. Ruch i bezruch istnieje w czasie, ale nie poza czasem. To jest troszeczkę widoczne w księdze Ezechiela, jak wstępuje tron Boga i są tam aniołowie. Nie wiem, czy wy zauważyliście pewien element, że tam, gdzie on spojrzał, tam już anioł był. Rozumiecie, że to jest szok w trakcie. Co to oznacza? To znaczy, że oni mieli kontakt z jego myślami. Rozumiecie? Kontakt z jego myślami. On jest cierpliwy. Następna miłosna cecha to nie opuszczający człowieka jako pierwszy. Bóg nigdy nie opuszcza człowieka. Nigdy. Nigdy. On jako pierwszy nigdy nie opuszcza. Ten problem z Bogiem, między człowiekiem a Bogiem, to jest to, że to człowiek opuszcza Boga, odwraca się od Niego, ale nie Bóg. Bóg nigdy Ciebie nie opuszcza. Nigdy. Nigdy. Następnie litujący się. Czyli mimo tego, że popełniłeś błąd, tak? On podaje Ci rękę, tak? W takim stanie, w jakim jesteś. Pokuta to jest podanie ręki Bogu. Rozumiecie? Bo ręka jest wyciągnięta. Pokuta to jest podanie ręki. Proszę. I taka cecha jeszcze miłości to troszczący się. To Bóg troszczący się. Charakter Boga. Miłosny charakter Boga. Zobacz proste rzeczy. On taki jest. W ogóle ani nie jest inny. Taki w ogóle jest.
I to jest w Twoim duchu, jest możliwe, aby się przejawiało przez Ciebie. W ogóle jest możliwe. Ale najpierw musisz poznać te rzeczy, żeby prawidłowo rozróżniać. Piątym elementem charakteru Boga to jest to, że Bóg jest szczery. Czytamy o tym w Psalmie 119. W Psalmie 130. Bardzo dobrze to jest zobrazowane. Psalm 119, Psalm 130. Tam jest dużo powiedziane o szczerości Boga. Bóg jest szczery. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest absolutną prawdą. Bóg to jest czysta prawda. Zupełna prawda. Jak wygląda obraz Boga prawdziwego? Boga szczerego. To, że On opiera wszystko na sprawiedliwości w Chrystusie Jezusie. Wszystko. Czyli Boża prawda, ona się przejawia przez Chrystusa. Przez Jego życie, przez Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, przez wymianę krzyżową. Przez nic innego. Tylko tak, bo to jest tak podane ludziom. Czyli Bóg jest taki, jak Chrystus w swoich zachowaniach, w swoich koncepcjach, w swoich tokach myślowych. Rozumiecie? Ponieważ On się ujawnił w Chrystusie Jezusie. Czyli Bóg nie jest inny niż Chrystus. Czyli cała prawda Boża, cała szczerość Boża jest zawarta w tym, jak funkcjonował Chrystus. W ogóle, kiedy Chrystusa studiujesz, studiujesz Chrystusa. Na przykład, po co my studiujemy Ewangelię? Ewangelii się nie studiuje, przyjaciele, po to, żebyśmy z nich zaczerpnęli zasady do funkcjonowania. Ludzie na przykład studiują Ewangelię i biorą sobie kazanie na górze i z tego kazania na górze oni robią sobie prawo Nowego Testamentu. No przecież kazanie na górze nie było do chrześcijan, na litość Boską. No ono było do Żydów, nienarodzonych z Bożego Ducha Żydów. On kazaniem na górze prostował prawo. On wykazywał tym Żydom, że oni są w błędzie. Że ich interpretacja prawa jest zła. Rozumiecie? Bo prawo można było interpretować jak się chce. To On im zinterpretował to prawo. Pokazał im, jak się sprawy mają. Żydom, nienarodzonym z Bożego Ducha. Ale po co studiujemy Chrystusa w Ewangeliach? Po to, żebyśmy zobaczyli, jak On myślał. Jak On czuł. Jakie On miał koncepcje. Rozumiecie? Jakie On miał w ogóle zajawki życiowe. Bo Bóg manifestujący się w swoim charakterze jako prawda, jako szczerość, On pokazał się w Chrystusie. Mówi, ja taki jestem. Mówi, to, rozumiesz, Filip przychodzi i mówi, Panie, pokaż nam Ojca. No mówi, no Filipie, no tyle ze mną jesteś, jeszcze Ojca nie widziałeś, no weź. Przecież ja i Ojciec jedno jesteśmy. Przecież taki jak ja, to Ojciec jest. No nie ma innego Boga. Jest tylko taki Bóg, jak się Chrystus objawił. Taki Bóg jest, nie ma innego Boga. Nie ma innych cech Boga. Rozumiecie? Jak łatwo jest poznać człowieka przez to, przez przebywanie z nim. Wiecie, jak mi człowiek coś naopowiada, to jest jedna historia, jak mi człowiek coś opowiada. A jest zupełnie inna historia, jak ja z tym człowiekiem żyję. Rozumiecie? To jest zupełnie inna historia, jak ja z tym człowiekiem żyję. Zupełnie inna historia. To jest, oczywiście jest kwestia tego, jak On będzie postrzegał moje życie. To jest już Jego problem, jak On postrzega moje życie. Tak? Ale z mojej strony jest prosta analiza. Przyglądam się życiu tego człowieka. Jeżeli widzę rozjazd, tak? Ustawiczny rozjazd, tak? To znaczy, że prawdą jest to, co widzę. Okay? To, co widzę. To jest prawda. Szósta rzecz, szósty element charakteru Boga to jest to, że Bóg jest władzą i mocą. Pokazuje to Psalm 25, 25 na przykład. Władza i moc. Jest władzą absolutną i mocą najwyższego rzędu. Czyli nie istnieje nic ponad władzę Boga i nie istnieje nic ponad moc Boga. Nic nie istnieje. I to się przejawia w charakterze Boga. To jest Bóg władający i Bóg mocny.
wtedy, kiedy chrześcijanin zaczyna władać. Posłuchaj, kiedy zaczynasz władać i rozwijasz się we władaniu, tak, to diabeł jest najbardziej zagrożony. Nic bardziej nie zagraża diabłu, jak władanie chrześcijanina. Jak prezentowanie władzy, tak? W wyniku czego jest uwalniana moc. Po prostu. Diabeł jest po prostu rozwalony tym zjawiskiem. Ty zaczynasz rządzić nim. Zaczynasz nim rządzić. Dlaczego? Bo Bóg nim rządzi. Charakter Boga to jest rządzenie. Tylko raz w Biblii jest to pokazane, że to się przejawiło w systemie społecznym. Kiedy Salomon objął władzę nad Izraelem, to doprowadził Izrael, państwo Izrael, na pułapie społecznym i politycznym, do takiego miejsca, że w Izraelu nie było ani jednego człowieka, który pracował fizycznie. O tym mówi nam Biblia. Wszyscy synowie Izraela, tam jest napisane, byli zarządcami. Wiecie, kto pracował dla Izraela? Narody poboczne. Sydończycy, Tyryjczycy, wszyscy zasuwali, a Izraelici to byli dyrektorzy, kierownicy. Rozumiecie? Marketing, zarządzanie. Do tego szmal taki, że się w pale nie mieści. Salomon doprowadził do takiego stanu, że ludzie byli bogaci w Izraelu. Przeciętny obywatel, tak, był bogatym obywatelem, nie? To był najwyższa, to był najwyższy stan, tak? Najwyższy stan jakości finansowej w tamtym czasie, bo oni byli zarządcami. Charakter Boga to władanie i uwalnianie mocy. Siódma rzecz, opisana w 5 Mojżeszowej 33:17, to jest to, że Bóg jest wieczny. Bóg jest wieczny, a więc Bóg nie jest przemijalny. Ty musisz zobaczyć taką rzecz, że to, co w tobie jest z Boga, jest wieczne. Ludzie do mnie mówią na przykład, kiedyś to ja szedłem tak z Bogiem, rzeczy się przeze mnie działy, teraz się nie dzieją. Ja mówię, słuchaj, to są rzeczy wieczne. Wieczne. Jeżeli coś jest z Boga, to to jest wieczne. Bo Bóg jest wieczny. Rozumiesz? Wieczne rzeczy. Dlatego nie można czegoś... Ja mam takie rzeczy. Dlatego na przykład nie można zbawienia stracić. No nie możesz. Nie możesz, żebyś nim to zrobił. Dlatego na przykład nie możesz wytracić mocy. Wiesz, co możesz zrobić? Dać się wkręcić, że wytraciłeś moc. Diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa, czyli producentem kłamstwa, tak? On płodzi kłamstwo. I jest kupa chrześcijan, którzy są oszukani. Na przykład oszukam ich, rozumiecie? Są tacy chrześcijanie, oni są oszukani, że oni mogą stracić zbawienie. Jak ja się przyglądam na życie tych chrześcijan, rozumiesz? Oni nigdy nie są w stanie wyzbyć się lęku. Ciągle kurczę, coś się boją. A mi zarzucają, że tak się pewnie czuję. I mówią, to jest pycha i arogancja. Ja mówię, ty, ja się pewnie czuję, bo ja w ogóle mam zbawienie i go nie stracę. Rozumiesz mnie? Jak to nie stracisz zbawienia? Przecież możesz odejść od Pana. Ja mówię, ty kretynie. Ty duszo kretyńska, ty. Ty w ogóle wiesz, o czym ty do mnie rozmawiasz? Odejść od Pana, jak ja jestem zjednoczony z Panem. Ty w ogóle wiesz, co to jest zjednoczenie? Tak jak ja i z Małgosią, Bolek z Lolkiem. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle, kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, tak? To Duch Boga zrósł się z twoim duchem. Ty masz naturę Boga. I nawet jak upadniesz, tak? To krew Jezusa wstawia się za tobą w niebie. Złe interpretacje listu do Hebrajczyków i innych miejsc Biblii doprowadziły do tego, że powstała fałszywa nauka. I oczywiście ludzie zarzucają, że daje się im furtkę do grzeszenia, tak? No skoro nie możemy odpocząć od Boga, to możemy grzeszyć. Ja mówię, słuchaj, idiotu skończony, jeżeli ty chodzisz z Bogiem, tak? To powiedz mi w ogóle, daj mi takie coś. Jak można szczerze chodzić z Bogiem, tak? I kochać grzech? No mówię, jeżeli ty kochasz grzech, to ty się nie narodziłeś z Bożego Ducha. No się pan, no mnie, no proszę cię. No grzech kochasz? No, mówię, sorry, no. Grzech cię może kręcić, grzech cię może ciągnąć, grzech może być przyjemny, ja to wszystko rozumiem. Rozumiesz? Można upaść ten grzech, ale nie mów do mnie, że cię kręci grzech, że kochasz grzech.
Tak? Kurczę. Bo ja od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, tak? To znienawidziłem grzech. Wpadam w ten grzech czasami jeszcze. Rozumiesz, o co chodzi? Ale to nie oznacza, że ja go toleruję w swoim życiu. Ja nie mam żadnej zgody na grzech w moim życiu, od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha. Kurczę, jest we mnie potężny konflikt. Wiecie, co definiuje w ogóle narodzonych z Bożego Ducha ludzi? Że jest w nich konflikt ciągle. Konflikt. Po tym się rozpoznaje narodzenie z Bożego Ducha. Czy jest konflikt, to czy nie ma konfliktu. A nie o tym, czy ty nauczyłeś się formułki na pamięć. Ludzie się nauczyli formułki na pamięć, że mają pewność zbawienia. Ja patrzę i oni się nauczyli tej formułki, rozumiesz? I tak latają, wiesz, czy oni mają pewność zbawienia. Natomiast nie ma w nich żadnego konfliktu, kiedy oni są w grzechu. Ja mówię, ty jesteś w grzechu. No mówię, ale to Pan umarł za moje grzechy. Ja mówię, ale ty masz jakiś konflikt wewnętrzny, w ogóle jakiś czujesz ból wewnętrzny? Nie. Ja mówię, chociaż się Ewangelię głoszę. Ja ci powiem o Jezusie. No w człowieku nie ma konfliktu wewnętrznego, rozumiesz? To nie jest narodzony z Bożego Ducha. Po prostu. Często ludzie dzwonią do mnie i mówią, pastorze mój, popełniłem grzech śmiertelny. Ja mówię, narodziłem się z Bożego Ducha. Tak narodziłem się, ale ja odszedłem od Pana. Mówię, nie, uspokój się, mówię, uspokój się. Mówię, panika jest gorsza niż faszyzm. Mówię, primo, już sam fakt, że do mnie dzwonisz, oznacza, że nie popełniłeś grzechu śmiertelnego. Ponieważ to, co odczuwasz w tej chwili, to jest wewnętrzny konflikt. Rozumiesz? Jesteś wewnętrznie skonfliktowany i dlatego cierpisz. Gdybyś nie był narodzony z Bożego Ducha, to byś nie cierpiał. To bardzo proste, to proste jak drut. Jak się ma naturę świni, to się wchodzi w błoto, tarza się w nim i się mówi halleluja, a potem się idzie do kościoła. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to jest świnia, ona ma naturę świni. Świnia zawsze jest świnią, ale natura owcy to jest natura, rozumiesz, która ma konflikt. Tak, owca też się ładuje w błoto, też się w nim tarza, ale owca jest nieszczęśliwa z tego powodu, że jest w błocie. I przychodzi w tym błocie do kościoła i siedzi załamana, a świnia halleluja! A owca nie halleluja! A owca ma konflikt! Bo ludzie narodzeni z Bożego Ducha mają konflikt, kiedy zgrzeszą. I to świadczy o tym, że mają naturę Boga. Rozumiecie? To jest to. Narodziłem się z Bożego Ducha w 2001 roku. Wielokrotnie upadałem i zawsze miałem konflikt. Nie było jednej rzeczy, żebym nie był skonfliktowany wewnętrznie, jeżeli popadłem w grzech. Poszedłem na kompromis z diabłem. 20 lat ludzie żyją w konflikcie czasami. Idą w świat, żyją w świecie, ale są załamani. Mają kochanki, kochanków, różne rzeczy robią, rozumiecie? Ale są skonfliktowani wewnętrznie, nie potrafią być szczęśliwi. I spotykam takiego człowieka po jakimś czasie, mówię, co ty taki jesteś? A, człowieku. I on ma wiecznie konflikt wewnętrzny. Ja mówię, wróć do Jezusa. No pójdziesz do nieba, no i co on ci powie? Gdzie tam łaziłeś? Gdzieś tam był. Kurczę, dzieciaku, wziąłem cię, kurczę, tutaj, wiesz, zamieszkałem w tobie, a ty tam żeś się włóczył. Gdzieś się włóczył? Rozumiecie? Bóg jest wieczny i rzeczy Boże są wieczne. Albo są, albo ich nie ma. Albo są, albo ich nie ma. Ludzie mówią, kiedyś byłem ewangelistą, a ja mówię, teraz kim jesteś? Garncarzem? Mówię, jak byłeś ewangelistą, to jesteś ewangelistą. Taka dobra nowina dla ciebie. Ale ja popadłem w grzech. Ja mówię, to pokutuj! I dawaj, idziemy głosić! Dawaj, biorecie za rękę, idziemy głosić! Kiedyś uzdrawiałem chorych, ale popadłem w grzech. Ja mówię, dalej uzdrawiasz chorych. Tylko jesteś tak sfrustrowany, że nie jesteś w stanie nikogo uzdrawiać. Dałeś się oszukać. Pokutuj! Krew Jezusa, kładź ręce na chorych, nawet jak nie czujesz się dobrze. Rozumiesz, o co chodzi? Nawet jak jesteś wewnętrznie rozbity, kładź ręce na chorych. Będą uzdrawiani w imieniu Jezusa. Bo Bóg jest wieczny. Wieczny. I kiedy przejawia się przez ciebie wieczność, to zaczynają ludzie do ciebie wyglądać. A wiesz dlaczego? Bo czują się bezpieczni. Przejaw charakteru pod tytułem wieczność
powoduje, że lgną do Ciebie ludzie. Bo widzą w Tobie bezpieczeństwo, takie jak widzą w Ojcu. Bo rzeczy są wieczne u Ciebie. Rozumiesz? Nie jesteś jak chorągiewka na wietrze. Jesteś stabilny. Ósma rzecz to jest to, że Bóg jest wszystko wiedzący. 2 Koryntian 16,9. 2 Koryntian 16,9 i Psalm 139, 1,6. Bóg jest wszystko wiedzący. Wszystko wiedzący. Stąd perspektywa prorocza u ludzi. Wszystko wiedzący. Stąd słowo wiedzy. Stąd słowo mądrości. Stąd dar rozróżnienia duchów. Rozumiecie, o co chodzi? Te dary mogą działać na różnych odcinkach, ale kiedy Ty wchodzisz głęboko w perspektywę proroczą, to te dary zaczynają się ułatwiać. Zaczynasz też inaczej usługiwać. Rozumiesz? Zaczynasz wiedzieć. Wiedzieć. Bo charakter Boga się w Tobie odbija. 9 rzecz. Opisana w Psalmie 139, między 7 a 10 wersetem. To jest to, że Bóg jest wszędzie obecny. Wszędzie obecny. Wszędzie obecny. Wiesz, jak to się przejawia w życiu człowieka? Wszędzie obecność. W jaki to sposób działa? Kiedyś, jakiś czas temu, rozmawiałem z naszym synem. I rozmowa była taka dosyć ostra. I pokazałem mu kilka prawideł życiowych. I on się na mnie zdenerwował. Ja poszedł, wyszedł gdzieś z domu i wraca, wrócił tam, ale już następnego dnia się widzieliśmy i on potem do mnie mówi, wchodzę do sklepu, taki sklep mam w mieście, Gulliver się nazywają, tam gazety stoją. On wchodzi i stoi gazeta z takim zdjęciem. Wyszliśmy znowu do sklepu. Bo to mnie mówi, że wszędzie mówi, wszędzie ci widzę. Do sklepu nawet w gazecie jesteś. Ja mówię do niego, mówię, wiesz, mówię, bo ja ci mówię, otworzysz lodówkę i tam. Wiecie, ja mam takie założenie, że dopóki na tej ziemi będę chodził, tak? To, żeby się... Chcę doprowadzić do tego, że się będę śnił ludziom po nocy. Jest coraz więcej takich przypadków. Kiedyś kobieta podchodzi do mnie na ulicy. Ze świata kobieta w ogóle, nie? Mówi do mnie, podchodzi do mnie. W naszym mieście mówi do mnie coś. Śnił mi się pan. Ja mówię... No to dobrze, mówię. Śniłem pani. Ale to no. Chodzi o to, że ona była tym bardzo poruszona. Mm-hmm. Bo ja coś tam jej mówiłem. Rozumiesz, to musiały być ważne rzeczy. Wiecie, śmieliśmy się z Agatą, że cokolwiek się wbije w internecie, no nie? To w większości przypadków gdzieś wyskakują nasze filmy. Cokolwiek. Marynarka wbijesz, muzyka, coś tam, nie? To gdzieś na liście się wbija, wyskakuje coś z naszej służby. Dzisiaj już. A to jest dopiero kilka lat. Zrobimy tak, że zalejemy ten system. Na jakikolwiek temat ktoś będzie miał pytanie, tak? To gdzieś, tak? Wyskoczy nasza służba. Gdziekolwiek. Czy to będzie temat uzdrowienia, uwolnienia, wskrzeszenia, czy to będzie życie seksualne, życie finansowe, jakiekolwiek. Rozumiecie, o co chodzi? Kiedyś byliśmy, znaczy ja byłem raz, moja żona była dwukrotnie w takim programie pod tytułem Dobre Nocki w Polsacie. To jest erotyczny program. I mówiliśmy o życiu seksualnym z perspektywy Bożego Ducha. Wiecie, wszechobecność powoduje potężny wpływ. Potężny wpływ. Potężny wpływ. Ja pamiętam, my
Mówiliśmy tam o tym, w jaki sposób wszystko Bóg poukładał, jakie to ma parametry. Sara wtedy była malutka i, znaczy mniejsza. Ale siedziała sobie, nie weszła do studia, tylko siedziała na zewnątrz z jedną redaktorką i tam coś sobie rysowała, pisała przy stoliku. I tam były też tam trzy czy jakieś kobiety. I one miały po nas robić program i my nie wiedzieliśmy, kim są te kobiety. Ale tam w tej salce, gdzie właśnie siedziała Sara i te kobiety, które oczekiwały na ten program, który miał być robiony po nas, był taki duży telewizor i one tam oglądały nas, nie? I my mówiliśmy o tym, że trzeba się narodzić z Bożego Ducha, bo się pójdzie do piekła, że przedeczeństwo jest grzechem, że nierząd jest grzechem, w ogóle wie. Mówiliśmy o tych rzeczach. Okazało się, że to były prostytutki. Bo następny program miał być o prostytutkach. I my wychodzimy z tego studio i one wchodziły tam na antenę. Jednej oczko poszło w rajstopie. I Agata mówi do niej: pani, oczko poszło w rajstopie, nie? A ona mówi: oczko? Oczko? Przed chwilą się dowiedziała, że do piekła idę. Wiesz? To Bóg wie jedyny, jak charakter pod tytułem wszechobecność, tak? Wywrze wpływ. A to jest możliwe. Jeżeli wszechobecność Boga zaczyna się manifestować przez ciebie, tak? To zaczynasz być wszędzie. Zaczynają o tobie mówić, zaczynają o tobie myśleć. Twoje posłannictwo zaczyna być szerokie. Jesteś wszechobecny. Następna rzecz, opisana w Księdze Hioba 42 rozdziale, to jest to, że Bóg jest wszechmogący, lecz ograniczony wolą człowieka i swoją osobowością. Bóg jest wszechmogący, ale wszechmoc Boga jest ograniczona wolą człowieka i osobowością Boga. Czyli Bóg nigdy nie wystąpi przeciwko woli człowieka i Bóg nigdy nie wystąpi przeciwko osobowości swojej. On powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Rozumiecie? A więc Bożym charakterem jest wszechmoc. Jednak związana wolą człowieka i osobowością Boga. Czyli Bóg nigdy nie wystąpi przeciwko woli człowieka i przeciwko sobie samemu. To też przejaw tego rodzaju części Bożego charakteru powoduje, że my nie musimy się frustrować na przykład. Ja głoszę Ewangelię, ale wiem, że nie jestem odpowiedzialny za to, czy ją ktoś przyjmie. Jestem wolny w tym temacie. Jestem związany wolą ludzi. I dobrze mi z tym, bo to jest charakter Boga. Jestem też, wiecie czym, związany? Moją osobowością, czyli prawdą Bożą we mnie. Jestem wolny w tym, że nie muszę, tak, iść na kompromis. Z kimkolwiek. Z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi, z moimi bliskimi. Z nikim. Nie muszę. Przedostatnia rzecz. Ewangelia Jana opisana w 4 rozdziale to jest to, że Bóg jest duchem. Bóg to duch. Bóg jest duchem. Charakter Boga to charakter ducha. I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ my myślimy, że postrzegalność zewnętrzna, ona jest ostateczną informacją. Tak nam podaje świat. Ale Bóg jest duchem. I charakter Boga to charakter ducha, czyli charakter, który sięga głęboko w sferę, która jest niewidzialna. To jest niewidzialna sfera. To jest sfera poza ciałem. Wiecie, na przykład przejaw tego rodzaju części charakteru w życiu człowieka pozwala na to, że pojawia się we mnie potężna nadzieja, że rzeczy będą wyglądały inaczej, mimo że teraz wyglądają tak, jak wyglądają. Bo ja wiem, że jestem duchem. I to, co się dzieje wokół, jest duchowe. A więc nie skupiam się na tym, co jest fizyczne. Nie martwię się tym, że coś fizycznie dzisiaj nie przejmie. Więcej, nie martwię się tym, że częstokroć w sposób fizyczny nie jestem w stanie czegoś dotknąć, w sposób duchowy za to jestem w stanie dotknąć. Żaden problem jest dla mnie modlitwa na odległość. Ja wierzę w modlitwę na odległość. I zaznaczam, wierzę w modlitwę na odległość.
To jest ogromna różnica modlić się na odległość, bo każdy chrześcijanin się modli na odległość. Ale ja wierzę w modlitwę w duchu. Ja wierzę, że jesteśmy w stanie robić rzeczy. My jak mamy modlitwy wstawiennicze w kościele, my ustawiamy klocki. Ustawiamy w klocki. Rozumiecie? Jesteśmy w stanie przeszkadzać na przykład terrorystycznej rakiecie, która leci na obiekt izraelski. Jesteśmy w stanie przeszkodzić jej w duchu. Skręcić ją. Co my tu w duchu możemy robić? Jesteśmy w stanie zdjąć jakiegoś polityka, żeby wystąpić przeciwko nam. Rozumiecie? Moja żona miała długo sprawę sądową, wiele lat. Sprawę, która była wynikiem moich działań przestępczych kiedyś. Ale została ona w to wkręcona i mieliśmy nieprzychylnego sędziego. I ten nieprzychylny sędzia, on dążył do tego, żeby tam zapadły wyroki. Duże wyroki, do odsiadki. I duże pieniądze do płacenia. Wyłudzenie było w granicach 1 000 000 złotych w całości. I kiedy modliliśmy się, uruchomiliśmy maszynę duchową. Zakazaliśmy temu sędziemu brać udział w naszych sprawach. Rozkazaliśmy, aby ten sędzia zniknął z tej sprawy. Była to kobieta. Zaszła w ciążę. Po prostu. Proza życia. Zaszła w ciążę. Zrezygnowała ze sprawy. Poszła na macierzyństwo. Przyszedł taki sędzia, tak? Który był przychylny tej sprawie. Potem przyjęła to jego żona, która też była przychylna tej sprawie. Wczoraj zapadł wyrok w sprawie, po 19 lat. 19 lat temu był przestępcą. Przychylny. Chodzi o to, że Bóg jest duch. I charakter ducha jest to coś, co w nas się musi odbijać. I ostatnia rzecz. To jest to, że Bóg jest zjednoczony z duchem każdego człowieka, który jest odrodzony z Jego ducha. Bardzo mocna rzecz, powodująca głęboką możliwość bycia zjednoczonym z drugim człowiekiem na przestrzeni duchowej. Paweł czasami mówi o tym. Mówi, mimo że jestem tutaj, jestem z wami duchem swoim. Bóg jest zjednoczony z każdym człowiekiem osobno. Wiecie, co to oznacza? Każdy ma osobną sprawę z Bogiem. Bóg nie jest z żadnym kościołem. Bóg nie jest z żadnym państwem. W ogóle Boga nie interesuje żaden kościół. W ogóle wiecie o tym? Bóg nie jest z żadnym ruchem kościelnym. Czasami ludzie mówią, Bóg jest z nami. Ja mówię, głupoty, karacz. Czasami ludzie się modlą, Panie, Bądź tutaj w mojej firmie, działaj. Ja mówię, Bóg nigdy nie jest w firmie żadnej, Bóg się nie zajmuje tym, Boga nie ma w tym, Bóg jest duchem, rozumiecie? Ale Bóg jest z tobą, z twoim duchem. Z twoim duchem. Z twoim duchem. I w ogóle przyjaźnie w kościele, one się, kiedy te prawdziwe przyjaźnie, one są związane z tym, że ludzie, oni się łączą w duchu. To nie jest łączność psychiczna. To nie jest łączność wspólnych upodobań. To nie jest łączność tej samej nauki. To nie jest łączność tego, że my lubimy te same rzeczy. To są inne przyjaźnie, bo są przyjaźnie duchowne w kościołach. I ja nie mówię, że źle jest się przyjaźnić duszewnie. Ja o tym w ogóle nie mówię. To nie o to chodzi, że to jest źle. To chodzi o to, żeby rozróżnić, co jest. To jest podobnie jak w małżeństwie. Ludzie się łączą czasami na podstawie bardzo płytkich związków i myślą, że w ogóle to ich łączy. Tak samo, bo my robimy obydwoje rybę z grilla i spacery z kijkami na przykład. I to nas łączy w związku z tym, że chroni resztę życia. No to niekoniecznie tak jest. Niekoniecznie tak jest, że to połączy twoje małżeństwo i że to spowoduje, że będziecie całe życie w ogóle mieli happy, no nie? Rozumiecie? To nie do końca. Musi tu coś innego zaistnieć w tym małżeństwie. A więc istnieje przejaw Bożego charakteru pod tytułem złączenie z duchem drugiego człowieka, z odrodzonym duchem. I wiesz, kiedy ty poznajesz takiego Boga, kiedy ty rozważasz takiego Boga i identyfikujesz się z nim, to wtedy jego cechy zaczynają przenikać twoją duszę.
Ja bym chciał, żebyście te cechy charakteru rozważali, żebyście rozmyślali o nich i żebyście je ogłaszali do swojego życia. Żebyście mówili, jestem taki jak Bóg, a więc jestem cierpliwy, wieczny, miłosny, wszechmogący. Rozumiecie? Tak musisz myśleć. To musisz mówić. Tak musisz określać się. Wtedy z Twojego ducha te rzeczy będą krok po kroku wychodziły do Twojego życia. Zróbmy sobie przerwę.